Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 próbuję nowych rzeczy. Dzisiaj właśnie w poprzednim odcinku kosiliśmy, właśnie chyba winogrona kosiliśmy. Nagrywam to raz po tym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się też powoli mleczarnią, ale zobaczymy, że też się zajmiemy czymś innym. Więc my lecimy po winogrona, pojawia się skosiliśmy na poprzednim odcinku. Są ciekawe, jak one będą wyglądać. Bo wygląda jakby to papierki, by to były naprawdę, tak to dziwnie wyglądało. I dzisiaj postaramy się też właśnie wziąć też, postaramy się też zrobić się właśnie te inne rzeczy. Mam też mało traktorku, więc będę też musiał też powoli traktorki kupywać. Mam nadzieję, że też trochę mi wystarczy mi tego miejsca, bo naprawdę jest mało. A czekaj, bym chciał traktorku, więc nie ukrywam. Dobra, lecimy teraz to gdzieś wysoko, czekaj, jak to się wysypuje, widzę, jak myślicie. No to tak to się wysypuje, widzę. Wow. Ale to fajne. Ale to fajne jest, zobaczcie. Zobaczmy na jak to wygląda w procesie. No spoko to wygląda. Zwykłe chyba 2000 litrów. Czekaj, ile to kosztuje w ogóle teraz tak swoją drogą, nie? Bo jeden taki pochol kosztuje 5000, więc 20 tysięcy kosztowałbym coś kupno. Więc ciekawi, ile kosztuje ceny za te paliwo, za te winogrona same. Ceny za 1000 litrów, a chyba 4000 ale tam były, nie? 8 tysięcy na tym byśmy zarobili w sumie nawet, to szybciutko nawet. Zobacz, winogrona, o. 1000 i ja. Dobra. To tutaj zostawimy to wszystko. I odepnijmy chyba też to. Odepnijmy też chyba to. No i lecimy. Lecimy do tym, po pierwsze mleko. A tu chyba będzie kolejna rosła. Chyba będzie to jeszcze, będzie to chyba jeszcze rosło, widzę, chyba nie. No, lecimy po kolejną rzecz. Lecimy. Bo dzisiaj musimy postawić tam na mleczarnię. Postawimy troszeczkę. No też mleka mamy 27 tysięcy litrów. Więc też spoczko. Lecimy to wszystko właśnie też zrobić, kupić. Mleczarnie. Postawiam troszeczkę oddane i dalej jeśli tylko da troszeczkę, no powiadomo jak to sytuacja będzie. Tu w ogóle jakaś maszyna nam stoi, ale to też przyciągniemy te pachołki. Tutaj postawimy chyba, w tym miejscu chyba postawimy chyba, o tutaj postawimy chyba oliwki chyba w kolejnych odcinkach, ale to wiadomo. I potem ta seria będzie miała kiedyś koniec, wiadomo, jeżeli wszystko przetestujemy, wszystko będzie miało koniec oczywiście. No i będziemy to się bawić chyba na lewe, będziemy tylko się bawić, no po innej opcji po prostu to nie ma. Gościu, no, musimy to hamować, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo. Więc tak, wykupmy sobie jakąś przyczepkę. Najlepiej taką króciutką. Będzie to chyba przyczepka, no wiadomo jaka to będzie, chyba do zwierząt wszystko, to musi być do zwierząt. Tutaj o. No. Tu jest do wody, a tu też mam do mleka mamy, więc weźmiemy to do mleka, no i tyle ma wyższe najmałe, bo gdzieś pokazuje ile to miejsce zajmuje. Chyba nie pokazuje takiego czegoś, no panie go to pokazywało też, no. Więc my lecimy, postawimy zaraz tą, wiadomo co, postawimy mleczarnię. I co tam potrzebujemy, chyba jakiś ser, żółty, no wiem, że do masy potrzebujemy tylko mleko, no wiadomo. I to wszystko, będziemy mieli ciasto już w kolejnych odcinkach. A mleko już mamy tak dzisiaj, więc spoczko. Ale teraz tak, teraz żeby nie zazwalić, lecimy z niej w produkt, w budowę. I postawmy mleczarnię, postawmy. I teraz tak, mamy mleczarnię. Tu też w ogóle była cieśla. Mleczarnia mamy. I tam potrzebujemy tylko cukier, a do cukru potrzebujemy ser żółty. A, ser żółty produkujemy tylko z mleka. Czekoladę robimy tylko z cukru, no to fajna. A i te z mleka chyba też pewnie, nie? Mleczarnia.
tysięcy i ją postawimy. Tak, żeby to też było miejsce. Dobra. Postawmy gdzieś w tym miejscu, no dokładnie. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. No i wszystko mamy postawione, ale pamiętam, powiem wam szczerze, że to na pewno będzie wszystko lagować. Ale jak to inaczej sobie postawimy? Nie ma innej opcji. Więc no, tylko tam będzie lagować na tym serwerze, ale jakoś to miasto nie laguje chyba, nie? Pamiętam. A jak jest jakaś sypa, to chyba laguje, nie? Więc no, lecimy mleko na pewno. Ciekawe, jak tu w ogóle laguje. Bo tutaj mamy tą szklarnię, którą będziemy musieli wszystko sprzedać. Albo nie wiem, co z tym zrobić, albo gdzieś to przechowywać, bo no, po prostu no, tutaj laguje. Jak nie wiem co. O, i stąd się mleko bierze. A tu normalnie chodzę, bez kitu, widzicie tak sobie? No to trochę laguje, widzę, to identycznie laguje. Można jakoś lagować? Zobaczcie. No przestań, no kurde, nie wiem co jest nie tak teraz, tak będziemy tak ciągle lagować. No nie wiem co tam się odbyło, ale ten ser... Szwankuje, ale... Dobra. Jestem ciekaw, jak tam będzie lagować mimo wszystko. Po piekarni chyba nie będzie lagować, ale kurde, tam wszystkie są trzy produkty, w sumie to nie, no nie będzie chyba lagować tak czy siak. No to wiadomo. A jak tam trochę sypu będzie, to wiadomo, że będzie lagować. Ale to... To wiadomo, nie? Tu mamy też chleb, w ogóle mamy, nie wiem też skąd, ale mamy. Tam mamy mleczarnię, ona trochę się podniosła do góry, ale nieważne. To jest chyba cukrownia. Tutaj mamy ten cukier jeszcze, tam jeszcze mąka nam została. Nie, tu na pewno nie jest lagowało. Już wiem, jak to laguje, już wiem, co zlagowało mnie. A, no coś jak to wygląda, ta o, przecież nie wiadomo, co jak to wygląda. Cieśla i masło. Masło potrzebujemy 15 mleka, 3 mleka, czekolady potrzebujemy to i plus to. Nie wiadomo, co wyprodukujemy. Aha, okej. Ale my potrzebujemy masła tylko. Przy okazji dowiemy się, jak też wygląda też produkcja cukru, ale to nieważne. A jak my to teraz wylejemy? No to jest tak, mamy taka, teraz mamy trochę przypływ, raz mamy troszeczkę. No tam chyba musimy wylać, nie? Mamy taką przypadek, co ja mamy. Nie mogę tego wylać. No i znowu mam problemy. No nie wierzę w to. No jak to się wylewa?
Ja. No nie wyleję teraz tego, zobaczcie. Nie, no zrąbane to jest, no. No co jest, no. No i mamy problem, mamy tego, nie mogę teraz wysypać, tego nie mogę teraz. No i co ja mam teraz z tym zrobić, no? Najpierw włącz między produkcję. No, trochę no działa trochę, widzę, no bo... Nic nie mogę z tym zrobić. Proszę, że teraz się wylało. Nie, no nie działa to, że ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Kuźwa, no nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie mogę tego wysypać w ogóle. Tak, widzę, trochę nadajmy to na trochę wypakowywanie. No jak ja mam to wylać, no? Nie, no to jest pojebnięte, no. Widzę, to będzie musimy 20 minut. Znowu kolejna produkcja do kitu, widzowie, nie? Nie zrobimy tej produkcji, naprawdę nie zrobimy. Tu nic nie działa, ludzie, no zobaczcie, tutaj lelituje. Dobra, zróbmy jeszcze raz to, bo to tutaj coś mi tu nie działa, bo to coś jest popsute na tym serwerze. No jeszcze raz nie zapostawmy tutaj. A mi się zapobogowało wszystko, ja pierdzielę. Dobra, teraz ostatnia prawa, jeżeli nie, no to widzę, no tutaj trudno, ale no nie wysypijmy tego nigdy, no nie. O, wreszcie mogę wydać. Nie, zewem. Ach, te bugi z farmingu. No już to się nie bawmy z te duperele, tylko to podczepmy po prostu.
No na beka z tego wyszło trochę. Mam trochę tutaj mamy. No i teraz tak. Później tak ci jak spać, bo wiadomo jaka sytuacja. No jeszcze muszę pisze. A, trzeba będzie działać. I na się trochę wyprodukuję. Zaniemy na początek o 8, zobaczymy jak tam mamy już z tymi właśnie jajkami. Po jajkach też mamy tak siak, mamy 1000 aż sztuk. W sumie w litrach to nie wiadomo ile to są, ale to tak musicie jest dużo, to 1000 jajek jakoś około jest. Chyba. A raczej innej opcji nie ma. Mas. Wiadomo, wiadomo, potrzebuję mleka i cukru, żeby wyprodukować czekoladę. Już nie wiem, jak będzie pewnie wyglądać czekolada. Okej. Okay. Tu mam jeden ciągniczek. A może to bym jakoś wysypał, widzę, tylko tu mi nie mogło wysypać, bo no nie wiadomo już. Ty, już masło jest! On w tej butel. To jest masło! O kurde. A tylko 500 litrów. To jest 1000 aż litrów. A to jest jedyne masło, zobaczcie, ale dziwne, ale czy, ale z tyłu nie ma tego? No to fajne jest, że produkuje. Czekaj, czekaj, tutaj jak to wygląda. Ale fajnie to wygląda. Czekaj, tu właśnie to wygląda w środku, ale w środku raczej nie mamy żadnych animacji, więc i tak... Zobacz, to wszystko zamknięte. Dobra, mamy też samo masło, mamy więc spoczko. No i cóż, poznaliśmy produkcję właśnie masła. No wiadomo, jak nie będzie wyglądał cukier, to już wiadomo. Czy jak będzie wyglądał ser żółty, to też takie fajne opakowaniu. Że jakoś wypakowane tak samo ubrania będą, no to też bez sensu, ale no w sumie fajnie jakby to zobaczyć, to jest szybko. Mamy godzinę 23:30, ja pierdolę, dobra, tutaj mamy też, tutaj mamy ubrania, tutaj mamy meble zrobione, w sumie fajnie wyglądają też meble. Cóż, widzimy się w kolejnym odcinku w farmingu, wyszła z produkcji ciasta, do zobaczenia.